Zadowolony, bo tak w samym przejściu na to, że jego zdrowie to nie było zbyt wielkiego problemu, bo jest to w miarę podobne. Że był większy problem może z to tylko były na majsku z tą małą skoszą, bo jest taka dość specyficzna. Ale też później poszliśmy na dużą skoszę większą. Większy ten obiekt, no i tam już tylko były fajne. Jak ogólnie samopoczucie twoje przed pierwszymi zawodami? Przed sezonem zimowym? Samopoczucie dobre. Jak na razie skoki też są dobre, jest coś wiadomo jeszcze do poprawy. Ale w miarę jestem nastawiony pozytywnie. Wiesz, co możesz poprawić? No są jeszcze tam kilka takich drobniejszych błędów, które popełniam, ale spokojnie jeszcze można by eliminować przed tym sezonem. Optymistycznie na to patrzę. A jakie cele sobie zakładasz na ten sezon? Cele to generalnie starty w Pucharze Świata i punktowanie systematyczne, bo tego już od siebie oczekuję i to po prostu chcę w sezonie zrealizować. A jeżeli chodzi o twoje skoki, one są już stabilne, czy jednak jeszcze trzeba je troszkę? Stabilne są. Są w miarę równe, tak jak mówiłem, właśnie na tej dużej skoczy na mojej miałem trochę problemów, ale już na dłużej takich problemów nie było. Tam mi się fajnie skakało naprawdę i całkiem dobrze to wygląda właśnie przed tą zimą. Podczas grupowania w Chorwacji udało się odpocząć, troszkę zregenerować, jeszcze akumulatora? Tak, udało się to odpocząć, też wiadomo nie odpoczywaliśmy tam za bardzo, tylko normalnie trenowaliśmy. Taki troszkę inny klimat, były też naprawdę fajne, ciepłe dni. Też troszkę popadało, ale taki fajny wyjazd nam. W zeszłym sezonie byliście w Turcji po zakończeniu sezonu, teraz przed rozpoczęciem sezonu wyjechaliście do Chorwacji. Myślisz, że jakie to zgrupowanie po sezonie czy przed sezonem jest lepsze, by się zgrupować? To znaczy, ja nic nie wiem, to nie wiem. Ale myślę, że takie właśnie taki lekki gdzieś odcięcie się, gdzieś wyjazd przed sezonem, no to naprawdę dobrze robi. Jak ocenisz właśnie tam temat? Jesteś zadowolony, czy czujesz jakieś niedosyt? Nie jestem zadowolony z lata, no bo tak jak mówiłem, fajnie się zaczęło, fajnie się skończyło, ale głównie to chodziło o tą pracę właśnie do zimy, o nabranie tej dobrej techniki, tak ustabilizowanie właśnie tych skoków, żeby to w zimie po prostu funkcjonowało, bo wiadomo, lato też trzeba dobrze skakać, no ale liczy się zima tak naprawdę i każdy chce w zimie skakać, a nie w lecie. Przygotowania były podobne do tych, co w poprzednich sezonach, czy czymś się różniły? No, co sezon się czymś różnił, doszły jakieś tam nowe elementy treningu, troszkę tak się to zmieniło. Nie dużo, bo wiadomo, w skokach tam wiele się tam u nas nie zmienia, jeżeli chodzi o taki trening motoryczny, trening dynamiczny. Ale jakieś tam poradzenia były, żeby nie było też to takie monotonne. Dużo testowaliście na sprzęt? No na sprzęt nie narzekamy, także wszystko co chcemy to mamy. Z tym nie mam problemu. Nie ma żadnych problemów. Coś takiej, jakieś nowinki będziecie wprowadzać? Nie wiem, może coś tam, jakieś delikatne rzeczy, ale żeby jakieś większe cele. Thank you.